Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. W 75. rocznicę urodzin Józefa Gajewskiego, zmarłego 13 lat temu prezydenta Suwałk, przy rondzie jego imienia stanęła tablica informacyjna przybliżająca sylwetkę patrona. Lubiany i szanowany przez mieszkańców miasta, po raz pierwszy włodarzem miasta został mianowany w 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Czas był niezwykle trudny, ale... podjął to wyzwanie. I choć był to czas ogromnie trudny, naprawdę trudny, zrobił tę swoją wspaniałą robotę jak zwykle. Zafascynował mnie jego nieprawdopodobny entuzjazm, który mówił o tym, jakie będą Suwałki. Mówił o rewitalizacji miasta, o obwodnicy, bo nas rozjadą te samochody już wtedy. Mówił o obiektach sportowych, o służbie zdrowia. I mówił to z ogromną pasją, zaangażowaniem. I mówił, że to wszystko musi być, bo Suwałki nie mogą być gorsze od innych. Suwałki muszą być lepsze od innych. Tę funkcję pełnił znakomicie, jak powiedziałem. Po części jego zasługą jest to, że przybyło tak wiele mieszkań w Suwałkach. Już nie dla górników, tylko po prostu dla Suwalcza. To wtedy powstała szkoła podstawowa nr 7 i nr 10. To wtedy zrodziła się wizja naszego miasta. Pełnił tę funkcję do roku 1987. Po tej prezydenturze opuścił ratusz z doskonałą opinią mieszkańców. Kolejne lata spędził w administracji skarbowej, gdzie pracował aż do 2002 roku. Pierwsze wybory, pierwsze kiedy prezydentów, burmistrzów wybierali już wszyscy obywatele danej miejscowości. I wtedy w szeregu wyborczym stanął Józef Gajewski. Wygrał. Wygrał w drugiej turze, zdobywając 63% głosów, co było ogromnym sukcesem wtedy. I wtedy już mógł zacząć realizować w praktyce tę swoją wizję, o której mówił tak pięknie wcześniej. Sprawdził się na tyle dobrze, że w kolejnych wyborach nie tylko wygrał prezydenturę w pierwszej turze, ale i poprawił wynik wyborczy. Uzyskał nieprawdopodobne wręcz poparcie sięgające 73%. Miasto naprawdę mu zaufało, a on oddał się pracy z jeszcze większą energią. W 2010 roku po raz kolejny miał iść do wyborów po trzecią kadencję. W lipcu, w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą, wyjechał na kilkudniowy urlop, z którego nie dane mu było wrócić do pracy. Nagła śmierć prezydenta Gajewskiego wstrząsnęła Suwałkami prawdziwie i dogłębnie. Przed ratuszem, gdzie stanęła trumna ze szczątkami, gromadzili się mieszkańcy, stawały znicze, a w ostatniej drodze prezydenta Gajewskiego uczestniczyły tysiące osób. Jego życzliwość, pracowitość i zaangażowanie, ale też to, że wydobył miasto z marazmu i tchnął w mieszkańców nadzieję, wspominana i doceniana jest do dziś i pewno długo tak będzie. Dzisiaj na odsłonięcie tablicy przybył syn prezydenta Gajewskiego, Tomasz. Chciałem osobiście podziękować za taki gest, za zaproszenie. Gdyż no, jest to dla mnie ważne, tak, i dla członków mojej rodziny, których tutaj dzisiaj nie może być ze mną ze względu na adres zamieszkania i inne zajęcia. No, dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, kim był mój ojciec. Przede wszystkim dla mnie, dla mojego rodzeństwa był ojcem. Ale całe życie przyświecał mu cel, jakim było to miasto. On po prostu nigdy nie rozstawał się ze słowem Suwałki, co jeszcze mogę, coś zrobimy, jaki będzie plan, co dalej. Całe życie to w domu słyszałem, moje rodzeństwo również, moja matka świętej pamięci również. Tak więc było, to miasto było jego życiem, całym życiem praktycznie. I nie wyobrażam sobie, żeby po prostu z tego czegoś jakby dalej żyłby, zrezygnował. Po prostu tworzyłby to dalej i chciałby, żeby było coraz lepiej i żeby było po prostu no, najlepiej, że tak powiem, jak tylko może. To druga taka tablica w mieście. Pierwsza prezentuje sylwetkę Aleksandra Saradyńskiego.